Na tym filmie ze statystyki opisowej chciałam Wam pokazać jedną z metod wielowymiarowej analizy porównawczej, dokładniej metodę unitaryzacji zerowanej. Jeżeli mamy zbadane 27 pewnych jednostek, mogą to być miasta, powiaty, osoby i dla każdej ze zmiennych wygenerowano najważniejszą dla nas zmienną, która jest dla nas bardzo ważna i przykładowe 7 zmiennych, które mogą być silnie powiązane z tą zmienną, dla której budujemy naszą klasyfikację. Chcemy się dowiedzieć w tym momencie, która z tych jednostek pod względem naszej badanej zmiennej przyjmuje najwyższe możliwe, najkorzystniejsze wyniki, ale z uwzględnieniem tego, że mogą być pewne zmienne, to akurat traktujemy jako egzogeniczne, czyli takie zewnętrzne czynniki, które mogą powodować wpływ, wzrost danej zmiennej lub też spadek. I co jest bardzo ważne, często te wzrosty i spadki mogą być bardzo silne, czy też nie. Żeby zastosować tę metodę, na początek musimy stwierdzić, jak to jest. Czy dana zmienna, zgodnie z teorią ekonomiczną, makroekonomiczną i jakąkolwiek by nie było, ale taką wiedzą naszą, powoduje wzrost, czy też spadek wartości zmiennej? Czyli jak te rosną zmienne, to czy Y konkretnie będzie rósł, czy malał? Jeżeli my nie wiemy, co to są za zmienne, albo nie mamy wiedzy, w jakim kierunku reaguje Y, jeżeli rosną na przykład wartości X, czy wartości Y dla kolejnych obserwacji by były coraz to mniejsze, a może coraz to większe, w przypadku wzrostu X nie wiemy, no to wykonujemy analizę korelacji. Może to być wykonane na zasadzie narzędzia, analiza danych i tutaj wpisanie korelacja i wybrania dla jakich danych robimy badanie. Jak najbardziej to jest możliwe. Zaznaczamy, że tytuły w pierwszym wierszu, że będzie ta analiza wklejona w określonym miejscu. Można jak najbardziej to zrobić, tam kliknąć OK, ewentualnie po prostu skorzystać z funkcji równa się współczynnik korelacji. Nie ma problemu i tutaj otwierając nawias możemy wpisać jedne dane, które nas interesują i drugie dane i chcemy zbadać w tym momencie, czy korelacja, oczywiście zamykając nawias i wciskając Enter, dowiadujemy się, czy korelacja między jedną zmienną a drugą zmienną jest dodatnia. I tak na podstawie tej analizy macierzy, którą tutaj już wcześniej miałam wygenerowaną, widać po pierwsze, ona daje takie jakby wyniki macierzy trójkątnej, gdzie tylko w tym trójkącie dolnym ewentualnie są wartości od minus 1 do plus 1. Nas interesuje tylko ta kolumna dla samych Y. Dlaczego? Bo jeżeli wynik jest na minusie, oznacza to, że między daną zmienną X a Y zachodzi korelacja ujemna. Co to nam daje? To, że wraz ze wzrostem X będą wartości nam malały Y. A więc możemy taką zmienną potraktować jak tak zwaną destymulantę. Destymulantę, czyli zmienną, która mówi o tym, że wraz ze wzrostem jej wartości, wartości zmiennej, którą sobie chcemy docelowo analizować, wartości są coraz to niższe. Druga zmienna X2 w powiązaniu z Y skorelowana jest dodatnio, a to nam daje to, że wraz ze wzrostem wartości X2 wartości Y również maleją, przepraszam, również rosną. Jak to rośnie, jeszcze raz, to wartości Y też rosną, czyli taką zmienną X2 możemy nazywać jako stymulantą. I tak tutaj na zasadzie bawienia się kolorami określamy sobie, która ze zmiennych jest dla nas dodatnio skorelowana z Y, która zaś ujemnie, czyli tutaj, tutaj i tutaj to są skorelowane ujemnie, a zmienne skorelowane ujemnie z Y nazywamy destymulantami, a dodatnio skorelowane jako stymulantami, czyli o ich wzrost stymuluje, powiększa wartość zmiennej Y, dla której badamy powiedzmy te nasze jednostki. I co dalej możemy powiedzieć? No właśnie, jeżeli już sobie określimy, która ze zmiennych wpływających bezpośrednio na Y jest stymulantą i destymulantą,
będziemy mogli te wartości, każdą tutaj w środku, dla każdej ze zmiennych, zestandaryzować. Ale standaryzacja wymaga od nas określenia wartości najwyższej, jak i wartości najniższej dla każdej ze zmiennych oraz zakresu danych, czyli różnica między wartością najwyższą minus wartość najniższa. Dla takich danych, które tutaj mamy zapisane, dla wszystkich kolejnych 7 zmiennych wpływających na Y, mamy określone wyniki i te wyniki będą nam potrzebne do standaryzacji stymulant i standaryzacji destymulant według określonych wzorów. Zobaczcie, jak to jest liczone. Nie patrzcie na to, że tam jest jakieś i tutaj na dole, ale generalnie dla każdej z tych wartości musimy wykonać pewne obliczenie. Jeżeli dana zmienna została zakwalifikowana jako stymulanta, to od każdej wartości, która jest wpisana do takiej zmiennej, która stanowi stymulantę, tutaj jest tutaj wszystko wypisane, te wartości, dla każdej z tych wartości trzeba wykonać takie obliczenie. Każda z wartości to będzie x i j, od niej trzeba będzie odjąć najniższą wartość i podzielić przez różnicę między maksymalną a minimalną, czyli faktycznie między rozstępem. Ta zmienna x2 była zmienną stymulantą, to w tym momencie każda z tych wartości liczona jest według niniejszego wzoru. Czyli od każdej wartości odejmuję wartość minimalną i dzielę przez tą różnicę między maksymalną a minimalną. Jak widać, ja to zastosowałam dolary, bo to pozwoliło mi ciągle odwoływanie się do liczb, która się znajduje w 31 i 32 wierszu. Tą kolorystykę zastosujemy sobie tutaj. To samo zostało zastosowane do zmiennej x4, czyli zestandaryzowana zmienna x4, zapisana tu jako z4, jest liczona tak samo, czyli od każdej wartości, zgodnie z tym wzorem, od każdej wartości, która się znajduje w tej kolumnie x4, odejmuję wartość najniższą i dzielę przez rozstęp. I to powtarzamy dla wszystkich po kolei wartości. Jeżeli zmienna x2 była określona przez nas jako destymulanta, to zasada jest według tego sposobu standaryzacji. Czyli musimy patrzeć na to, jaka była wartość maksymalna dla danej zmiennej i od niej odjąć po kolei każdą wartość i podzielić przez rozstęp, jaki został w danych określony. Czyli zobaczcie, od każdej wartości maksymalnej odejmuję ten wynik, jaki tutaj jest w tym wierszu i dzielę przez rozstęp, jaki również pochodzi z kolumny dla tej zmiennej. I to powtarzamy, można też oczywiście to przeciągnąć. Powinno to być zapisane poprawnie, ciągle tak samo, że dana wartość maksymalna dla danej zmiennej minus wartość, która występuje w danej kolumnie, a podzielone przez rozstęp. Ten wynik możemy sobie całą tą kolumnę, jeżeli oczywiście używamy te moje dolary, to można przekopiować do pozostałych zmiennych x, które były określone jako destymulanty, czyli x1, x3, x6, musi posiadać ten sam sposób standaryzacji, ponieważ te zmienne zostały określone jako destymulanty. Jeżeli dla każdej z 7 zmiennych x, które miałyby wpływać na y, określiliśmy jej wartości zestandaryzowane, jeżeli dla każdej zmiennej x określiliśmy sobie wartości zestandaryzowane, ile one wynosiły dla każdej z 27 jednostek, liczymy średnią wartość zestandaryzowanych wartości dla tych 7 zmiennych. Jak widzimy, każda z tych wartości mieści się gdzieś w przedziale od 0 do 1 i wartość średnia może być zastosowana, zwykła funkcja równa się średnia, ewentualnie suma wszystkich elementów przez 7, czyli ile ich mamy. I teraz określamy sobie, jaka była najwyższa wartość z tych zestandaryzowanych średnich wyników dla każdej jednostki, a ile była najniższa. I w tym momencie można sobie kolorem zaznaczyć, który wynik był dla nas najwyższy, a jaki najniższy, czyli mówiąc wprost najgorszy. I na podstawie takich wyników można powiedzieć, że 14. obserwacja, czyli na przykład 14. miasto, państwo, kraj,
czy gmina, jakkolwiek byśmy to nie powiedzieli, najwyższa wartość w całym tym rankingu wpłynęła od zmiennej, czy powiedzmy, jakby kraj o numerze 14 osiągnął najwyższy wynik w tym rankingu wartości zestandaryzowanych, zaś jednostka o numerze 21, to może być 21 w tym układzie miasto, państwo czy też gmina, osiągnął wynik najgorszy.